Gmina Przygodzice, inwestycja w przyszłość. Magazyn samorządowy zaczynamy od przeglądu trwających i zrealizowanych w drugim półroczu najważniejszych inwestycji na terenie gminy. Bez wątpienia znaczące w tym roku dla całego regionu, ale i dla gminy Przygodzice właśnie jest oddanie do użytku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Cała inwestycja pociągnęła za sobą szereg innych korzyści. Gmina zyskała modernizację drogi krajowej nr 11, ale i gruntowną modernizację drogi prowadzącej do Chynowej. To ze sprawą powstałego na trasie wiaduktu. Bardzo dobrze, że to jest w tej chwili zrobione z poboczami i tak dalej, utwardzonymi i będzie ta jazda bezpieczna jak dwóch ciężarówek, dajmy na to. Nie? Bardzo się cieszymy, że droga krajowa nr 11, była już droga krajowa, jest wyremontowana na terenie gminy Przygodzice. No teraz wiemy, że zarządcą drogi jest wojewódzki zarząd dróg, ale rozpoczynamy rozmowy, bo wiemy, że ustawodawca daje możliwość samorządom kaskadowego przekazywania dróg i będziemy na ten temat rozmawiać. Droga krajowa nr 11 wkrótce może zostać podzielona między samorządami. Gmina Przygodzice byłaby zarządcą pewnego fragmentu, ale dla samorządu to jednak ogromne obciążenie finansowe. Władze gminy na pomysł zapatrują się sceptycznie. Ostateczne decyzje, co dalej z jedenastką, mają zapaść już w 2018 roku. Inną trwającą i równie ważną inwestycją z pewnością jest projekt gruntownej termomodernizacji trzech obiektów. Gmina skorzystała z dofinansowania europejskiego. Zwrot aż 85% kosztów całkowitych prac jest możliwy dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu i zintegrowanym inwestycjom terytorialnym. Zamiast łącznie 7 milionów złotych, gmina wyda z własnego budżetu zaledwie około 2 miliony. Będziemy realizowali cztery projekty termomodernizacyjne. Projekty, które będą już kończyły termomodernizację obiektów oświatowych i kulturalnych. I są to projekty wspierane środkami Unii Europejskiej w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej aglomeracji ostrowsko-kaliskiej. Każdy program operacyjny, z którego ubiegamy się, jest inny i każdy ma swoje wytyczne. Działania nawet w ramach danego programu są inne i należy spełnić różnego rodzaju przesłanki, wpisać się akurat w kryteria wyboru. Czasami promowane są duże projekty, dlatego zawiązujemy partnerstwa, natomiast w innych premiowane są obszary wiejskie, dlatego bardzo różnie to wygląda w zależności od programu i inwestycji, którą chcemy dofinansować. Jednym z modernizowanych miejsc jest zespół szkół w Chynowej. Szkoła ma już oczko, czyli liczy sobie dokładnie 21 lat. Szkoła, hala sportowa i sąsiadujące z nimi przedszkole zyskają nie tylko nową elewację. Termomodernizacja to przede wszystkim zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, czy po prostu rachunków za energię elektryczną, czy ogrzewanie. Mamy nadzieję, że jednak ocieplenie budynku, to ocieplenie dachów, szczególnie sali gimnastycznej, zniszczenie okien, to wszystko spowoduje, że rachunki, które ponosi, płaci szkoła teraz będą dużo niższe, a też w szkole będzie na pewno cieplej. Także to jest dla nas bardzo istotne z punktu widzenia takiego biznesowego. Natomiast jest to ciężkie przedsięwzięcie w tym momencie, ponieważ cały remont odbywa się w trakcie roku szkolnego. To powoduje, że no jest teraz dla nas trudniejszy czas, no ale efekt, jaki zamierzamy osiągnąć po zakończeniu tej termomodernizacji, mam nadzieję, że wynagrodzi nam te niedogodności, które mamy w tym roku teraz. Tak prezentuje się wizualizacja tego obiektu już po ukończeniu prac. Na podobny efekt końcowy czekają też pracownicy i podopieczni kolejnego zmodernizowanych obiektów. Gminny Ośrodek Kultury teraz jest nie do poznania. Po dawnych salach zajęć, sali sesyjnej, sportowej czy bibliotece właściwie zostało niewiele, bo gołe ściany. No, zakres robót jest na tyle duży, że nie możemy prowadzić na tym terenie w ogóle zajęć, więc czekało nas przeorganizowanie bardzo duże. Większość spotkań, zajęć z młodzieżą i z dziećmi odbywa się w szkołach i w innych obiektach tutaj na terenie naszej gminy. Udało się to wszystko poukładać tak, że faktycznie te nabory zostały zrobione. Młodzieży jest bardzo dużo i kontynuacja tych zajęć jest. Bardzo dobrze, że mamy nowoczesną halę sportową, gdzie wszystkie zajęcia taneczne właśnie tam się odbywają. A wykorzystając inne budynki, mamy poprzenoszone te zajęcia
ale kontynuacja jest i wszystko jest w najlepszym porządku. Termomodernizacja GOK-u będzie bardzo rozbudowana. Wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej, nowe ogrzewanie, elewacja, montaż paneli fotowoltaicznych. W drugim, późniejszym etapie rozbudowa obiektu o kolejne pomieszczenia. Budynek, mimo może by ktoś powiedział, że nie był taki aż bardzo stary, ale niestety niedostosowany do obecnych potrzeb młodych ludzi, ponieważ tych zajęć chcieliśmy wprowadzać coraz więcej, a pomieszczeń do organizacji tych zajęć było niestety bardzo mało i łączenie tych miejsc, gdzie zajęcia wokalne były w tym samym pomieszczeniu, gdzie rękodzieło, no to już tak nie do końca pasowało. Poza tym sala dolna, ta główna sala widowiskowa była jednocześnie salą sportową, więc to też nie do końca nam to pasowało, że zajęcia sportowe nam przerywały nasze plany związane z występami i tak dalej. Więc no niestety no dużo borykaliśmy się z tymi problemami i teraz już będzie wszystko dobrze. A Przygodzicki GOK to już element historii tej miejscowości, bo obiekt liczy sobie 2 dekady, a budowany był przez 15 lat. Nowe oblicze tego miejsca będzie prezentem dla podopiecznych i pracowników. No wszystko się trochę postarzało oczywiście. Przez te 20 lat zużyło się wiele sprzętu. No i właśnie w tym roku rozpoczęliśmy renowację, remont kompleksowy całego obiektu. No i w przyszłym roku mamy nadzieję z powrotem powrócić na teren ośrodka kultury. Prace zaczęły się też w Dębnicy. Budynek podzielony na salę wiejską oraz przychodnię lekarską nie był już wizytówką wsi. Jego wizerunek pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki termomodernizacji to się zmieni. To trzeci obiekt, który wchodzi w ramy gminnego projektu. Polepszy się na 100%, ponieważ w tej chwili był już taki, że no nie dało się go użytkować, ponieważ kuchnia była już bardzo zniszczona. Teraz jest to inaczej, ponieważ kuchnia będzie rozbudowana, w środku będzie sala nowoczesna. Dzięki termomodernizacji obiekt nie będzie odbiegał jakością od sąsiadujących z nim remizą OSP oraz strefą rekreacji. W ostatnim czasie sporo się tu zmieniło. Powstały wiaty i miejsca do spotkań dorosłych oraz plac zabaw dla dzieci. Z kolei jednostka OSP stacjonuje teraz w odnowionej gruntownie remizie. W poprzednich czasach nie mieliśmy po prostu nawet tutaj ogrzewania. Jak teraz w tej chwili mamy ogrzewanie gazowe, jest ogrzewana cała remiza gazowo, a w poprzednim czasie w ogóle nie było tutaj ogrzewania, prawda? To już jest kolosalna różnica. No i dodatkowo, jeżeli jest ogrzewanie, to i wiadomo, że musi być termomodernizacja, czyli dokładne ocieplenie, docieplenie całego budynku, wymiana okien i jak widać bram garażowych. Także to wszystko skutkowało na to, że jest teraz po prostu, na to się mówi, ciepło w środku. Wzięliśmy udział w programie Odnowa Wsi i w tym programie nas wyróżniono. Otrzymaliśmy wyróżnienie wśród 8 innych miejscowości w Wielkopolsce, czyli według nas to jest duże wyróżnienie, ale to nie jest tylko nasza zasługa, ponieważ też musieliśmy jakiś wkład włożyć, ale również naszej gminy. Gmina Przygodzice będzie realizować jeszcze jeden projekt gruntownej termomodernizacji szkoły podstawowej w Przygodziczkach. Gmina jest liderem projektu pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowskiego. Całkowita wartość projektu to blisko 6 600 000 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 4 300 000. Oprócz szkoły w Przygodziczkach zmodernizowane zostaną jeszcze 4 inne obiekty na terenie powiatu. Gmina Przygodzice zyska ponad 750 000 zł na zadanie za blisko 1 400 000. W Dębnicy zakończono też inną inwestycję. Za 170 000 zł kontynuowano w tym roku budowę ulicy Wiatrakowej. W ubiegłym roku wykonano etap pierwszy, czyli dokładnie połowę. Przykład kontynuacji drogi, tak zwanej drogi dojazdowej do pól, ale przy okazji przy tej drodze przecież znajdują się budynki mieszkalne, zabudowa uszczelnia się, coraz więcej budynków powstaje. Środki wspomagające to są środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól. Drugi odcinek był naprawdę bardzo ważny. No i dobrze, że tak udało się to zorganizować, że ta droga powstała w całości. Oprócz tego jest oświetlona i to mieszkańcom ułatwia życie. No i na pewno są z tego bardzo, bardzo zadowoleni.
Gmina Przygodzice połączona z powiatem ostrzeszowskim. Teraz nowa droga w Chynowej pozwoli kierowcom przejechać od szkoły aż do Kotłowa. Gmina Przygodzice w roku 2017 i 2018 będzie realizowała i realizuje dwa projekty drogowe wspierane z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie około 63% kosztów kwalifikowalnych. Będą to bardzo ważne drogi, bo będą otwierały miejscowości Przygodziczki, tutaj miejscowość Chynowa, Bogufałów w połączeniu z Kotłowem. W tym momencie to przez Przygodziczki jedziemy do Mikstatu i bardzo dużo na zakupy uczęszcza, a w tej chwili no to będzie tutaj połączenie dobre, no i tym mieszkańcom, co tu za nami mieszkają. I to jest jeszcze tak, że tam na końcu jest posesja numer 1 Przygodziczki i to jest też dojazd, nie? No także oni tutaj naprawdę pragnęli tej drogi i to cieszy, że tu będzie do mieszkańców, do wszystkich połączenie z powiatem. I przede wszystkim jeszcze dzieci się zapowiadają, że do szkoły do Chynowej będą z miejscowości Kotłów, następnej wsi uczęszczać tu, jak tylko będzie droga, czyli będzie spełnione. Połączenie gminy z powiatem ostrzeszowskim otwiera wiele możliwości mieszkańcom Chynowej. Inwestycja gminy kosztowała około 150 tysięcy złotych. Prawie 2 miliony złotych dotacji na inwestycję wodno-kanalizacyjną otrzymała gmina Przygodzice. Umowę na dofinansowanie podpisał wójt Krzysztof Rasiak i wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Aby je zdobyć, trzeba było spełnić kryteria ogólnopolskie zatwierdzone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz regionalne wypracowane przez Urząd Marszałkowski. Są kryteria krajowe, które zostały ustalone przez ministra rolnictwa i tutaj na przykład takie kryterium, którego nie można w żaden sposób interpretować, tylko trzeba się opierać na danych. To jest na przykład podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na mieszkańca, wysokość bezrobocia i szereg innych. Natomiast jeśli chodzi o kryteria regionalne, to braliśmy pod uwagę fakt, czy były realizowane działania w ramach PROW-u 272-13 na danym terenie. Jeżeli nie były, to te miejsca były szczególnie premiowane. Dofinansowanie obejmie działania porządkujące gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie gminy. Za ponad 3 miliony 700 tysięcy, z tego blisko 2 miliony dotacji, wybudowany zostanie 7-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Wysocku Małym i Smardowie. Prace w Wysocku już trwają. Powstanie 78 przydomowych oczyszczalni ścieków w najbardziej rozproszonych jej częściach. W ramach projektu planowana jest wymiana awaryjnych pomp przy oczyszczalni ścieków w Antoninie oraz przebudowa fragmentów starej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Umowa określa 2-letni okres realizacji tego projektu i planujemy już rozpoczęcie pewnych działań przygotowawczych już w tym roku, a kulminacja prac będzie miała miejsce w roku 2018. W poprzedniej perspektywie finansowej oczywiście też korzystaliśmy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obecnej perspektywie już mamy podpisaną umowę, tak samo z PROW-u, na budowę dwóch dróg na terenie gminy, a to jest kolejny projekt również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a kolejne mamy przygotowane już w ramach lokalnej grupy działania i lokalnej grupy rybackiej. To druga umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym roku. W Wielkopolsce łącznie zostanie podpisanych 60 umów z gminami na łączną kwotę 71 milionów złotych. Trzysta sztuk czujek dwutlenku węgla otrzymają mieszkańcy gminy Przygodzice. Z taką inicjatywą wyszli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jankowa Przygodzkiego. Mieszkańcy tej miejscowości, jak i wielu innych w okolicy, doskonale pamiętają rok 2013 i wielki wybuch gazociągu. Ich chęć, by żyło się spokojnie i przede wszystkim bezpiecznie, widać właśnie poprzez takie akcje jak ta z darmowymi czujkami dymu. Czujka dymu chroni nas przed tym, żeby jak najwcześniej zaalarmować nas na zaistniałe zagrożenie, jakim jest pożar w naszym domu. Jeżeli jest to dzień, tak, i mieszkańcy chodzą po domu, zauważą, że jest pożar, że coś dziwnie pachnie, coś się może spalać, tak. Natomiast jeżeli jest noc, niestety nikt w nocy nie wyczuje, tak, i najwięcej właśnie ofiar śmiertelnych i rozwiniętych pożarów powstaje w nocy. Aby otrzymać jedną z czujek, mieszkańcy musieli jedynie wziąć udział w trzech spotkaniach, na których omawiane były m.in. zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
przeciwpożarowego prowadzone przez strażaków. To spotkanie przede wszystkim ma na celu pokazanie, czym jest czad, jakie niesie za sobą niebezpieczeństwo, a instrukcje, no to wiadomo, że w krótkich słowach będzie przekazana również instrukcja, jak montować, w którym miejscu należy montować, w którym nie należy montować. Czujki dymu mają za zadanie alarmować o niebezpieczeństwie, zwłaszcza w nocy, kiedy śpimy i nie jesteśmy świadomi zbliżającego się zagrożenia. Według samych strażaków bezcennym urządzeniem w każdym domu jest urządzenie wykrywające dwutlenek węgla, potocznie zwany czadem, a przez strażaków nazywany cichym zabójcą. Cichym zabójcą dlatego, że jest to gaz bezbarwny, bezwonny, bez smaku. Tak? Organizm ludzki w żaden sposób nie jest w stanie tego gazu zidentyfikować. Jego nie widać, nie czuć, nie mamy żadnych szans po prostu obronić się przed tym. Ochotnicy z Jankowa chwaleni są za swe akcje prewencyjne na każdym kroku. Pełni podziwu są nawet koledzy z państwowej jednostki. Wspólnie z Radą Sołecką w zeszłym roku już wyszli z taką inicjatywą, aby w zasadzie wyposażyć prawie że wszystkie gospodarstwa domowe w Jankowie w te detektory tlenku węgla czy czujki przeciwpożarowe. Tutaj udało im się pozyskać sponsora w postaci firmy Gaz System, która tutaj oczywiście się dołożyła do zakupu tych czujek. Mówię, jest to naprawdę wspaniała sprawa. Ja powiem szczerze, że do tej pory nie słyszałem, żeby ktoś wyszedł właśnie z taką inicjatywą, żeby w jednej miejscowości postarać się wyposażyć wszystkie gospodarstwa domowe w takie urządzenia. Jak sami zapowiadają, na laurach spoczywać nie chcą, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nich najważniejsze. Czujki dymu dla mieszkańców zasponsorowała spółka Gaz System. Wartość jednej czujki to ponad 50 zł. Pochodzą one od certyfikowanego producenta. Najpierw była to Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, później Państwowe Męskie Gimnazjum Rolnicze dla Dorosłych, Liceum Rolnicze dla Dorosłej Młodzieży Męskiej, następnie znane już w całym regionie Państwowe Technikum Rolnicze i po jeszcze kilku przemianach oraz kryzysach w końcu funkcjonuje dziś jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. 70-letnia już szkoła w tym roku świętowała swój jubileusz. Główne obchody odbyły się oczywiście w dzisiejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach z udziałem kilkuset absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły. To była pierwsza klasa tutaj w tym technikum rolniczym, która była czteroletnia i my jako pierwsi kończyli to czteroletnie technikum. Zawód jest bardzo potrzebny. Proszę Panią, rok 52 to było największe zapotrzebowanie dla agronomów, zootechników, mechanizatorów. Ci ludzie byli rozpytani. Ta szkoła była uwielbiana przez wszystkich miejscowych rolników i nie tylko rolników. Tutaj odrabialiśmy praktyki, to naprawdę tutaj było dużo wspomnień nawet z tamtych czasów, więc naprawdę bardzo serdecznie to wszystko. Każdy coś prowadzi na wysokim poziomie, gdy gospodarstwa prowadzimy, a najwięcej daje praktyka. Dziś szkoła w Przygodzicach nadal oferuje kształcenie na kierunkach rolniczych, ale i między innymi w klasach mundurowych. W 1986 roku przechodziła kryzys w związku ze spadającą liczbą osób chętnych do nauki. Reaktywacja placówki zaczęła się w 2000 roku. Podczas jubileuszu przygotowano oficjalną część upamiętniającą historię szkoły, wystawę kronik szkolnych, a później integracyjne spotkanie, na którym było co wspominać. Bardzo często wracamy myślami, przede wszystkim do koleżeństwa, do kolegów, koleżanków i miło się wspomina. Jestem, jak to się mówi, od 52 roku na każdym zjeździe. Obserwuję ten postęp. Widzę, kto tu uczestniczy z tej władzy, co oni mówią. Bardzo serdecznie wspominam przede wszystkim swoich kolegów. No, były też, nie powiem w każdym bądź razie, ale naprawdę bardzo często wspominam mile naszą szkołę i mam styczność z kolegami praktycznie od momentu, kiedy ostatni raz się widzieliśmy, no to praktycznie utrzymujemy kontakt. No i szkoła, profesorowie również bardzo serdecznie. Jubileuszowe obchody święta szkoły wsparł samorząd gminy Przygodzice. To wszystko, co w imieniu gminy Przygodzice przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku magazynu samorządowego gminy. Kolejny odcinek już w nowym 2018 roku. Zapraszamy.